Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Biznes Raport. Moim rozmówcą jest pan Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexer. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam wyjaśnić, czym jest multiświatłowód? Multiświatłowód to przede wszystkim łącze światłowodowe udostępniane w modelu hurtowym. Pozwala udostępniać usługi wielu operatorów telekomunikacyjnych na jednym kablu. Dlatego nazwaliśmy to multiświatłowód, ponieważ daje możliwości połączenia się właśnie do wielu różnych usługodawców, dostępu do internetu, ale wykorzystując jedno fizyczne medium. Jest to nowe rozwiązanie istniejące na rynku polskim od stosunkowo niedawna. Natomiast coraz powszechniej stosowane i w Polsce, ale i też w Europie. Wiadomo, że inwestycje światłowodowe, czy w ogóle inwestycje infrastrukturalne są bardzo drogimi inwestycjami, więc współkorzystanie z istniejących już wybudowanych sieci przez wielu operatorów, wielu dostawców treści jest tym najbardziej efektywnym i pożądanym modelem dostarczania usług internetowych do domów, do przedsiębiorców, do szkół, czy samorządów lokalnych. Wspomniał pan o pożądaniu takich rozwiązań. Jakie w takim razie są zalety korzystania z usług świadczonych przez hurtowych operatorów, takich jak właśnie Nexera? No przede wszystkim jest to oferowanie usług dla operatorów na niedyskryminujących warunkach. Wszyscy mają dokładnie takie same zasady dostępu. To jest też główna zaleta tego modelu. Udostępniamy swoje sieci wszystkim operatorom, którzy wyrażą taką ochotę i wolę, podpiszą z nami odpowiednią umowę i to jest na pewno największa zaleta. Druga jest taka, że nie trzeba inwestować wielkich środków, żeby do tych mieszkańców czy przedsiębiorców dojść z własną siecią. Wystarczy wykorzystanie istniejącej, wybudowanej przez nas infrastruktury, więc szybkość dostępu. Podpisując z nami umowę, operator lokalny, który oferował usługi tylko, nie wiem, w jednym województwie czy w jednym powiecie, na dzień dobry może oferować usługi na kilkuset tysiącach gospodarstw domowych, od Warmii i Mazur, przez Bydgoszcz, Kujawy z Pomorzem, województwo łódzkie czy świętokrzyskie. I to w zasadzie od razu, z dnia na dzień. Więc szybkość dotarcia do mieszkańców ze swoją ofertą. Nie trzeba wielkich inwestycji, żeby ten dostęp mieć. A my z kolei oferujemy niedyskryminujące warunki dla wszystkich operatorów. A jak rozwój owej sieci światłowodowej wpłynął na jakość życia w Polsce? No, tutaj jest cała paleta korzyści. Przede wszystkim myślę, że czas pandemii, który miał miejsce między 20 rokiem a obecnym tak naprawdę, sprawił, że model pracy zdalnej, umożliwienie dostępu do szybkiego, niezawodnego internetu sprawił, że ludzie mogli pracować zdalnie, wykonywać wiele swoich prac właśnie siedząc w domu. Dostęp do oczywiście treści multimedialnych, ale też bankowość elektroniczna, czy bardzo popularne ostatnio e-urzędy. Wiele się rzeczy cyfryzuje i ten dostęp, przede wszystkim niezawodny, dostępny w każdej chwili, o każdej porze, 24 godziny na dobę sprawia, że ludzie są po prostu bardziej elastyczni, mogą dostosować się do istniejącej sytuacji, mogą czerpać choćby z rozrywek, ale też, tak jak powiedziałem, o e-urzędy. E-urzędy to jest coś, co naprawdę w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Myślę, że tutaj jesteśmy chyba awangardą w Europie. Możliwość załatwiania spraw przez internet w Polsce jest naprawdę bardzo powszechna i coraz powszechniejsza. I to na pewno jest ogromna zaleta, posiadanie dobrego, stabilnego łącza w domu. A największe wyzwania, przed którymi stoi Nexera, i jak planujecie je Państwo pokonać, jeśli są takie? Ja myślę, że największym wyzwaniem jednak jest chyba to, że jest to rynek bardzo rozdrobniony i też takie dotarcie do mieszkańców ze świadomością, czym jest łącze światłowodowe versus inne możliwości dostępu do internetu, jak na przykład dostęp komórkowy, no sprawia, że to jest wyzwanie dla takich operatorów jak Nexera. W zasadzie większość z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, a zdecydowana większość z nas ma dwa telefony i pewnie jeszcze tablet i nie wiem, i laptopa, który też ma kartę SIM. I ta powszechność i ugruntowanie nas takiego poczucia, że dostęp komórkowy zapewnia nam wszystkie możliwe, zapewnia nasze wszystkie potrzeby. Przebicie tej bariery i pokazanie, że można mieć jeszcze dodatkowo dostęp światłowodowy, który nie jest uzupełnieniem, ale tak naprawdę podstawą dobrego funkcjonowania
dostępu bezprzewodowego jest chyba największym dla nas wyzwaniem. Większość mieszkańców naszych regionów deklaruje, że korzysta z internetu aktywnie. Większość ma na myśli takie 90%, więc można powiedzieć, że w zasadzie wszyscy korzystają, ale nie wszyscy się podłączają do światłowodu. Bo właśnie, bo wystarczy im dostęp komórkowy, bo bo tak jest. Natomiast zdecydowanie ja mam taki przykład, który zawsze podaję, że jak ktoś już się przesiądzie na światłowód i zobaczy, jak to jest szybkie łączenie zawodne, jak łatwo jest używać wielu aplikacji w tym samym czasie, bez oczekiwania na buforowanie, zbieranie danych, ściąganie jakichś filmów, to tym ludzie częściej korzystają, przełączają się jednak na światłowód. Bardzo tutaj dużym wsparciem dla nas jest cały rynek e-gamingowy. Młodzi ludzie, młode pokolenie, które w zasadzie nie wyobraża sobie rozrywki bez grania, kiedy ma możliwość korzystania z złącza kablowego, światłowodowego czy komórkowego, zawsze wybierze światłowód. Także myślę, że to wyzwanie to właśnie przekonanie ludzi do tego, że oprócz tego, że masz telefon komórkowy i tam masz dostęp do internetu, warto przesiąść się na stacjonarne łącze, które działa o każdej porze i po prostu jest szybkie, stabilne. Pozwala wielu użytkownikom pod danym adresem korzystać w zasadzie nie przeszkadzając sobie nawzajem z dostępu do internetu i różnych treści. Jedni będą mogli oglądać film w tym samym czasie, inni surfować po sieci, a jeszcze inni grać i żaden z nich nie będzie obserwował żadnego spadku jakościowego w odbiorze tej usługi. A o planach, czy mógłby coś pan więcej powiedzieć na temat planów rozbudowy infrastruktury Nexery? Tak, Nexera to jest bardzo dynamicznie rozwijający się operator w tej chwili. My dzisiaj mamy ponad 600 tysięcy gospodarstw domowych w zakresie naszej sieci. Naszym planem jest zbudowanie co najmniej dostępu do 1 000 000 gospodarstw, przed nami jeszcze kawałek drogi. Robimy to poprzez kilka projektów. Jeden to jest coś, co nazywamy rozwojem organicznym, czyli po prostu dobudowywanie kolejnych gospodarstw domowych i rozwijanie kolejnych gałęzi naszej sieci tam, gdzie już jesteśmy, po to, żeby jak najwięcej gospodarstw domowych, mieszkańców czy przedsiębiorców miało dostęp do naszej sieci fizycznie, więc to jest rozwój organiczny i to na pewno będziemy nadal dużo inwestować, ale jest również rozwój poprzez konsolidację rynku. Udało nam się zbudować bardzo unikalny model pozwalający operatorom, którzy dzisiaj mają swoją sieć, na oddanie swojej infrastruktury, ale nadal pozostanie operatorem telekomunikacyjnym. Stworzenie takich wirtualnych operatorów, którzy wirtualnie w sensie takim, że nie mają swojej infrastruktury, ale mogą oferować usługi na swojej sieci, którą wybudowali i nam ją odsprzedali. Jest też na pewno nowym modelem, więc my mówimy o rozwoju organicznym i takim konsolidacyjnym i tu widzę też duży potencjał wzrostu, ponieważ w Polsce jest bardzo dużo małych operatorów, małych, mam tu na myśli operatorów, którzy mają kilka tysięcy gospodarstw domowych w zasięgu, do takich, którzy mają kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. To jest grubo ponad 2 miliony w tej chwili w Polsce gospodarstw domowych objętych sieciami takich właśnie małych operatorów, małych, średnich. Niektórzy są bardzo duzi, też są tacy, którzy mają ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych, ale generalnie ten rynek jest bardzo rozdrobniony, więc po pierwsze dogęszczanie tam, gdzie już postawiliśmy swoją nogę, chcemy jak najwięcej gospodarstw domowych objąć swoim zasięgiem. Naszym marzeniem jest, żeby to było 100% mieszkańców w naszych regionach, ale oprócz tego dokładamy sieci, które są wybudowane gdzieś obok, stwarzając możliwości operatorom, którzy dzisiaj naświadczą usługi na to, żeby korzystali nie tylko ze swojej sieci, które nam oddają, ale właśnie poprzez to, co mówiłem na początku, dostęp do całego zasięgu Nexery, mogą zacząć sprzedawać swoje usługi w różnych innych częściach kraju, które do tej pory były dla nich niedostępne. Jako stosunkowo niewielka firma pod względem zatrudnienia otrzymali państwo 1 miliard złotych dofinansowania od konsorcjum europejskich banków. W jaki sposób Nexera zasłużyła sobie na zaufanie tak poważnych instytucji finansowych? Tak, to na pewno to jest coś, czego jesteśmy bardzo dumni. To był bardzo unikalny i trudny projekt. Efekt fantastyczny, dostaliśmy dofinansowanie, ale rzeczywiście przekonanie banków do tej pewnej wizji firmy i tego, kim ona się stanie za kilka lat, było dużym wyzwaniem. Udało się. Przede wszystkim
To, co na pewno zostało docenione, to ten unikalny model działania, czyli właśnie sprawna, mała organizacja, która inwestuje ogromne pieniądze, bo dotacje unijne są, które otrzymaliśmy, które wygraliśmy, podpisując umowę na dofinansowanie z instytucją pośredniczącą CPPC, Centrum Projektu Polska Cyfrowa, to jest 700 milionów złotych. Do tego oczywiście potężne pieniądze naszych właścicieli i do tego jeszcze miliard złotych kredytu. Więc kiedy podpisywaliśmy tę umowę, ta sieć jeszcze była w trakcie budowy. Mieliśmy około 300 tysięcy gospodarstw domowych w owym czasie. Teraz mamy 600, mamy plan na milion, więc to uwierzenie nam, że można to zrobić poprzez budowanie firmy zupełnie w inny sposób. Mała, zwinna organizacja wewnętrzna i bardzo dużo outsourcingu, czyli wykorzystywanie kompetencji, które są na rynku, bez potrzeby budowania ich wewnątrz. I chyba to, myślę, że przekonało. Na pewno też duża taka zmiana i cyfryzacja w zasadzie wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że też technologia światłowodowa jest technologią przyszłości. Nikt nie wymyślił na razie nic innego, sprawniejszego, szybszego, które zostanie z nami na lata, więc ta pewność, że ta inwestycja zwróci się w odpowiednim czasie, też na pewno pomaga. To jest pewna taka stabilna inwestycja infrastrukturalna, która będzie z nami przez bardzo długie lata. Myślę, że liczone może jak powiem, że setkach, to może lekko przesadzę, ale dużo się nie pomylę. Przypominam, że sieć miedziana, która jeszcze istnieje, jeszcze działa, istnieje z nami już ponad 100 lat. Więc ja zakładam, że naprawdę sieć wodowa to jest kolejny wiek, który będzie to funkcjonowało. Więc mała, zwinna organizacja, która jest w stanie budować dużo outsourcingu, wykorzystując kompetencje tu lokalne w Polsce, unikalny produkt i na pewno myślę, że też taka wiarygodność. Nasi udziałowcy, czyli Infracapital i Nokia, to są poważne firmy, które też mają swoją markę. Też to na pewno pomagało w rozmowach z dużymi bankami w budowaniu, czym Nexera jest, bo w przeciwieństwie do innych podmiotów, które też uzyskały ogromne dofinansowanie z konsorcjów banków, no my w tamtym czasie, kiedy otrzymywaliśmy ten kredyt, naprawdę tą sieć dopiero budowaliśmy, a oni, nasi konkurenci, to są sytuacje takie, które na sieci jest i chcą ją dobudowywać, rozbudowywać dalej, ale jednak zupełnie w innym miejscu byli, jeśli chodzi o rozwój. I też pewna misja czy wizja, którą mamy, czyli my chcemy budować te sieci światłowodowe, ale też zmieniać rzeczywistość. Chcemy to robić inaczej niż inni. Na przykład robiąc wszystko w chmurze obliczeniowej. W zasadzie nie mamy własnych serwerowni czy własnych serwerów, wszystko jest postawione w dedykowanej do tego data center, które wynajmujemy, czy wręcz aplikacje są w chmurze. Tym się szczycimy, na to stawiamy i ten model to nie jest tylko kwestia organizacyjna, że jest nas po prostu mało osób fizycznie, ale też zupełnie inny model funkcjonowania i budowania firmy. Myślę, że też jest takim unikalnym i ciekawym rozwiązaniem, które bankom się spodobało, ale jak to finansiści przede wszystkim patrzą na to, ile to będzie trwało, ile będzie trwała ta inwestycja, ale też jaki będzie zwrot z inwestycji i czy to, co inwestują dzisiaj, za lat 5, 7, 10, nadal będzie miało jakąś wartość i odpowiedź jest oczywiście pozytywna, bo absolutnie tak, ta sieć będzie istniała z nami przez grube lata jeszcze. Gratuluję tego wyróżnienia, ale też i gratuluję panu nagrody. FTTH Individual Award to branżowe laury dla menedżerów, którzy w szczególnym stopniu przyczynili się do rozbudowy sieci światłowodowej na Starym Kontynencie. No z naszych informacji wynika, że to bezprecedensowe wyróżnienie dla osób zarządzających rodzimą branżą światłowodową. No tak, to prawda. Trochę tak, bardzo dziękuję. To miło, co pani powiedziała. Tak, no na pewno tak jest. To jest tak, że robimy wielkie rzeczy. Ja też kieruję firmą i ludźmi, którzy są po prostu fantastycznie, pomagają pewne rzeczy zmieniać, ale to, co na pewno zostało docenione, to właśnie ten fakt, o którym ja często już zapominam. W 2017 roku, kiedy rozpoczynaliśmy tą podróż z Nexerą, firma Nexera istniała w zasadzie tylko w głowie i marzeniach wielu osób, a przez ten czas udało nam się wybudować
tysiące kilometrów światłowodów, postawić na zupełnie inny model działania i funkcjonowania. I też ludzie, którymi pracujemy, po prostu pomagają nam zmieniać tę rzeczywistość. Ja myślę, że to jest też taki efekt docenienia i zgadzam się też z tym, że to jest unikalne i chyba my tutaj w Polsce nie do końca widzimy, jak wielką zrobiliśmy rewolucję, bo też ja zostałem doceniony indywidualnie, ale nie traktuję tej nagrody indywidualnie, bo tak naprawdę sam nie byłbym w stanie osiągnąć tutaj zbyt wiele. Natomiast na pewno docenienie Polski, polskiego operatora, zespołu zarządzającego polskim przedsięwzięciem tutaj sprawiło, że powinniśmy być jako Polacy po prostu z tego dumni i też tak to odbieram i też te gratulacje, które spływały do mnie, bardzo za nim wszystkim dziękuję. No, przede wszystkim były takim wyrazem poznania, uznania, rzeczywiście zobaczcie, tutaj w Polsce dzieją się fantastyczne rzeczy. Ja myślę, że też myślę, że byliśmy inspiracją dla bardzo wielu operatorów w Polsce jako Nexera. Dlatego, że w 2017 roku my powstawaliśmy, byliśmy jedynym w tej skali operatorem wyłącznie hurtowym. W Europie było ich nas kilkoro. Dzisiaj same tylko tutaj u nas w Polsce operatorów wyłącznie hurtowych jest poważnych, w dużej skali jest 6. A w Europie to już jest, myślę, że grubo ponad 100. Więc jakby to docenienie też jakby sprawiło, że więcej osób uwierzyło, że ten model rzeczywiście może się sprawdzać. I na pewno tak, tego też jestem strasznie zadowolony. Robiliśmy te wszystkie rzeczy i ja też robiłem je nie po to, żeby otrzymać nagrody, ale jeżeli ktoś z zewnątrz, niezależne grono, ocenia i mówi tak, ta firma, ten zespół ludzi zrobił tak wielkie rzeczy, to warto to docenić, to jest bardzo miłe. Jeszcze raz gratuluję. To porozmawiajmy o początkach działalności Nexery. I jak bardzo firma rozwinęła się do tego czasu? Tak. Firma, kiedy zaczynałem w 2017 roku, przychodziłem do biura, to mieliśmy pokój, w którym były 4 biurka i było nas 4. Nie mieliśmy drukarki, a laptopa musiałem kupić sobie sam i sam go sobie skonfigurować, bo to był taki startup, tylko trochę inny od wszystkich innych startupów, które nam się gdzieś tam w głowie roją. Startup ludzi, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć, którzy mają bardzo duże, ambitne plany i chcemy zrobić to inaczej po to, żeby osiągnąć sukces. Więc nasz startup jest też inny dlatego, że średnia wieku firmy to jest takie 40 lat. Właśnie dlatego, że czas, że pieniądze, że musimy zrobić to szybko. Nie mieliśmy czasu zatrudniając ludzi na to, żeby stawiać na młodych, niedoświadczonych ludzi, tylko właśnie ludzi z doświadczeniem, którzy potrafią tą sieć szybko i efektywnie budować. No i potem ta firma oczywiście zmieniała, ewoluowała. Dzisiaj to jest ponad 150 osób, które pracują u nas bezpośrednio z nami w firmie lub w zasadzie na wyłączność. Mamy kilku kontraktorów, którzy pracują tylko i wyłącznie z nami. Więc to jest takie 150, można plus, 150 plus osób, które dzisiaj pracują w Nexerze. Udało nam się no właśnie wybudować te przekroczyć magiczne 600 tysięcy gospodarstw domowych w zasięgu tym małym zespołem. Mamy biura regionalne. Od zeszłego roku mamy nie tylko biuro w Warszawie, ale też 4 biura w Olsztynie, w Kielcach, pod Łodzią, bo w samej Łodzi nie budujemy. W Rzgowie mamy biuro i w Bydgoszczy. Tam też pracuje kilkadziesiąt osób, więc naprawdę to jest już duża firma. To jest zupełnie inna firma, inna kultura, inne dylematy, inne problemy. Dzisiaj jesteśmy na etapie już scale up. No i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mm-hmm. A czy zgodzi się pan z coraz bardziej powszechnym stwierdzeniem, że światłowód to obecnie najbardziej przyjazna środowisku forma dostępu do internetu? Absolutnie, absolutnie tak. Znaczy, to nie jest tylko moje przeczucie, ale to są zrobione badania. Nie dalej jak w tym roku na konferencji dotyczącej sieci światłowodowych zostało zaprezentowane, jak bardzo światłowód jest ekologiczny. On zużywa 17-krotnie mniej energii elektrycznej niż stare technologie kablowe czy miedziane. Wybudowany raz światłowód już tam zostanie, nie trzeba będzie go jakoś specjalnie modernizować. Sieć światłowodowa, którą budujemy, nazywa się, jest to tak zwana sieć pasywna, znaczy, że bardzo dużo elementów jest pasywnych po drodze, nie potrzeba budować żadnych urządzeń wzmacniających sygnał. Wystarczy jedna mała szafa uliczna z dość prostym urządzeniem, które nie pobiera zbyt dużo energii, więc absolutnie tak. Dlatego powinniśmy coraz więcej uwagi przykładać na to, żeby zastanowić się, czy nie przesiadać się ze starych technologii kablowych, ale również komórkowych,
na światłowód, który jest po prostu bardziej ekologiczny, tam gdzie jest światłowód na ulicy. Wydaje się, że zdecydowanie powinniśmy tą technologię wykorzystywać, patrząc również na zapotrzebowanie na energię, koszt energii elektrycznej, koszt jej wytworzenia. Im więcej ekologicznych rozwiązań, mniej zużywających energię, tym lepiej i dla środowiska, i dla nas tutaj na Ziemi. A co ogranicza, a co na przykład wzmacnia rynek telekomunikacyjny w Polsce? Ja myślę, że ja widzę w zasadzie więcej plusów niż minusów. Może zacznę od tego, co mniej widzę, ale jednak jest, czyli ograniczenia. One są głównie wynikające z barier inwestycyjnych. Myślę, że bardzo dużym problemem, żeby ta sieć jeszcze dynamicznie rozwijała w nadchodzącym czasie, jest bardzo dużo środków unijnych również przeznaczonych z Krajowego Planu Odbudowy czy z perspektywy budżetowej. Duże miliardy złotych, chyba 2,5 miliarda euro do wydania tylko na to, żeby rozbudować sieci światłowodowe. Więc jest do wydania bardzo dużo środków, natomiast są ograniczenia wynikające z barier inwestycyjnych, uzyskiwanie wszystkiego rodzaju pozwoleń, zgód, uwarunkowań, nakładanie na inwestorów różnych obowiązków podatkowych i prawnych, no jest, sprawia, że proces inwestycyjny, który trwa mniej więcej 3 lata wybudowania jakiejś sieci, no różnie między 2 a 3 lata, tak naprawdę 3/4 czasu spędzamy na zbieranie dokumentacji różnego rodzaju, co oznacza, że gdybyśmy tylko ten proces przyspieszyli o połowę, to te sieci mogłyby powstawać w 1,5 roku. Także to jest na pewno duże ograniczenie. Natomiast jeśli chodzi o rynek hurtowy, to w zasadzie ja uważam, to jest świetne uzupełnienie no właśnie tego, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o inwestowanie. Ponieważ multisiatowód jest lepiej efektywnie wykorzystywany, lepiej inwestować właśnie w takie rozwiązania jak na Nexery, gdzie budujemy jeden kabel w miejscowości, na wsi, w mieście, z którego może korzystać bardzo wielu operatorów. W naszym przypadku z naszej sieci korzysta na 60 operatorów, więc mieszkańcy mają wybór spośród ofert praktycznie pod każdym adresem kilkunastu operatorów, bo nie każdy operator oferuje usługi, ma taką możliwość, ale nie wszyscy oferują na całym naszym zasięgu, ale pod pojedynczym adresem co najmniej kilkunastu operatorów oferuje swoje usługi, więc to jest na pewno wzmacnia rynek telekomunikacyjny. Nie trzeba poświęcać własnych, czy inni nie muszą poświęcać własnych zasobów, środków, czasu na budowanie sieci. My się tym zajmiemy, a wy tylko budujcie produkty, oferty, obsługę klienta po to, żeby te usługi były jeszcze lepsze. Również jako hurtownicy stworzyliśmy fundację Open Allies, która zrzesza operatorów wyłącznie hurtowych, bo zauważyliśmy, że jest mało takiego pełnego zrozumienia na rynku, czym jest operator wyłącznie hurtowy. Dużo regulacji prawnych. No jednak prowadza się do takiego operatora, my to nazywamy hybrydowy, czyli ten, który ma i usługi detaliczne, i usługi hurtowe, a operatorów wyłącznie hurtowych jest stosunkowo mało, to jest nowa rzecz, więc to też wymaga wzmocnienia, takiego rozbudowania, więc poprzez tą fundację bardzo mocno komunikujemy te różnice, zalety i to, żeby w świadomości decydentów też operator hurtowy zaczął się przebijać. Mamy w tej chwili w zasięgu operatorów łącznie hurtowych blisko 3 miliony gospodarstw domowych, co jest naprawdę bardzo dużo sieci już wybudowanej, więc uważamy, że tu trzeba by trochę popracować właśnie nad komunikacją, takim lepszym spojrzeniem na to, że to nie jest jakaś nisza, która była jeszcze kilka lat temu, tylko naprawdę to jest poważne, bo to są poważni gracze, poważny kawałek rynku telekomunikacyjnego, który wymaga trochę innych uwarunkowań i troszkę innych regulacji, niż dotychczas to było robione. A jak ten rynek polski wygląda na tle europejskiego? No to jest ciekawe, bo teraz tak naprawdę jest wielki boom na inwestycje nie tylko światłowodowe, ale też 5G. W Polsce też się dużo o tym mówi, więc jest bardzo duża promocja usług. Zresztą w Polsce tak samo, kiedy ogląda się reklamy telewizyjne, to w zasadzie wszyscy operatorzy komórkowi przede wszystkim reklamują pakiety transmisji danych komórkowych. Ale tak też wygląda, tak to jest też w Europie. Myślę, że to, co na pewno się powinno zmieniać w niedługim czasie, to właśnie
przede wszystkim bardzo silne inwestycje w nowe technologie, technologie 5G, które z kolei oznaczają, że operatorzy komórkowi, ale wszyscy operatorzy powinni bardziej skupić się nie na oferowaniu, ile tam gigabajtów możemy przesyłać i tam w pakietach, tylko tak naprawdę stały dostęp do internetu bez limitowanej ilości danych przy wykorzystaniu łączy światłowodowych w połączeniu z komórkami, z operatorami komórkowymi. Myślę, że jest tym, co widać nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bardzo silny trend jest też obserwowany takim wychodzeniu tylko poza rolę zwykłego dostarczyciela łącza, tylko trochę więcej budowanie pewnego środowiska, łączenie różnych elementów do tej sieci, czy to zdalne sterowanie w domu, jakieś smart homes, smart villages, smart cities. To wszystko wymaga przepływu bardzo dużej ilości danych. Myślę, że łączność światłowodowa połączona z łącznością komórkową, szczególnie 5G, to jest coś, co nas czeka w najbliższej przyszłości, bo to sprawi, że rzeczywiście będzie nam się żyło po prostu łatwiej, efektywnie, będziemy mieli lepszą kontrolę my sami nad swoimi mieszkaniami, domami, czy domkami letniskowymi, które też mogą być podłączane do światłowodu i mogą być w ten sposób lepiej monitorowane i wykorzystywane. Mówił pan prezes o trendach. Co w takim razie kształtuje trendy w tym biznesie? No ja myślę, że przede wszystkim jednak chyba trendy społeczne. Nie wiem, czy jest dobre określenie, ale to zapotrzebowanie na bycie tu i teraz. Myślę, że większość osób nie wyobraża sobie pojechania na wakacje czy spędzania czasu w domu bez dostępu do internetu. Pewnie nasze pokolenie jeszcze bardziej to sobie wyobraża, bo dobra książka jest cudownym rozwiązaniem na czas wakacji, ale to młodsze pokolenie, które wchodzi i aktywnie rozpycha się już na rynku, mam to na myśli pokolenie 20-30-latków, dla nich świat cyfrowy jest absolutnie czymś naturalnym i to po prostu musi być wszędzie. Jeszcze do niedawna pytanie w hotelu przy rezerwacji, czy tam jest na pewno Wi-Fi albo dobry dostęp do internetu, było czymś oczywistym. Dzisiaj już się o to nie pyta, bo to jest tak oczywiste, że to musi tam być. Jesteśmy zdziwieni, jak okazuje się, że nie jest, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby w XXI wieku to nie było zapewnione. Więc ja nazywam to trendami społecznymi związanymi trochę z konsumpcją, z tym, że lubimy sobie obejrzeć film będąc na lotnisku albo w hotelu, albo w domu. Chcielibyśmy sobie pograć z dowolnego miejsca, chcielibyśmy załatwić sprawę w urzędzie, czy skorzystać z internetu bankowej. Więc ja myślę, że to zapotrzebowanie na pewno jest czymś, co wymusza kolejne inwestycje. Mówimy o 5G, o światłowodach, zdecydowanie tak. Ale również myślę, że bardzo ciekawe z punktu widzenia konsumentów jest ta konkurencyjność, właśnie ta możliwość wyboru spośród wielu ofert. To, co my oferujemy, ale również inni hurtownicy, to właśnie to, że można na jednym kablu mieć bardzo wielu operatorów. I robiąc poprzez pewną analogię do telefonii komórkowej, dzisiaj przejście od jednego operatora do drugiego jest dość proste. Wymienia się kartę SIM w zasadzie w telefonie i już jestem u innego operatora. Przy łączności kablowej to nie było takie proste. Na ogół ten, kto dochodził kablem do domu, no oferował te usługi w zasadzie no tylko on, bo nikt inny nie mógł tam dooferować usług poprzez multisiatłowód to już jest możliwe, więc to się trochę upodobnia pod tym względem do przenoszalności numerów w telefonie komórkowej, że można być rok czy dwa u jednego operatora stacjonarnego, a następnie trzeci, czwarty rok przenieść się do innego na tym samym medium. Także to jest też na pewno coś, co będzie kształtowało ten trend i tą łatwość podłączania się do sieci stacjonarnych. Ja myślę, że też ciekawym, myślę, że będzie takim trendem, to z kolei jest bardziej już po naszej stronie operatorów telekomunikacyjnych, czyli takie konkurowanie ze sobą pomiędzy dużymi operatorami o znanych brandach z mniejszymi, którzy są z kolei bardzo dobrze rozpoznawani lokalnie wśród mieszkańców, którzy są bliżej potrzeb mieszkańców, widzą i rozumieją te potrzeby lepiej. To też będzie bardzo ciekawe i interesujące, bo tak jak już wspomniałem, tych operatorów w Polsce jest naprawdę bardzo dużo. Mówimy o raczej tysiącach niż setkach, ponad 3 miliony gospodarstw domowych w ich zasięgu, więc to jest bardzo, bardzo też ciekawe, jak ten rynek będzie się kształtował, jak operatorzy ci, my nazywamy ich wielką czwórką, będą
konkurować swoją ofertą z tymi mniejszymi lokalnymi operatorami. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo dynamiczny czas przed nami. Życzę sukcesów. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Pan Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery, był naszym gościem Biznes Raportu. Beata Tomczyk, dziękuję.